tego roku wezwana karetka może przyjechać nie z lekarzem, a ratownikiem. Takie zmiany wprowadza ustawa o ratownictwie medycznym. Choć dopiero teraz wchodzą w życie przepisy, to w legnickim pogotowiu ratunkowym tak działo się już od dłuższego czasu, bo brakowało lekarzy. Teraz zespoły ratownicze będą podzielone na specjalistyczne i podstawowe. W składzie tych pierwszych będą co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych, w tym lekarz. W zespołach podstawowych znajdą się co najmniej 2 ratownicy medyczni lub ratownik pielęgniarka, nie będzie natomiast lekarza. O tym, jaki zespół wyjedzie do pacjenta, zadecyduje dyspozytor. Tutaj w tej pracy każdy musi być przygotowany na wszystkie różne ewentualności, bo de facto ludzie różnie zgłaszają i nie wiemy, do czego jedziemy, także to, że tak powiem, należy do moich obowiązków, żeby po prostu temu komuś udzielić pomocy. Zdaniem pracowników legnickiego pogotowia nowa ustawa o ratownictwie oznacza uporządkowanie spraw związanych z organizacją pracy. Podjąłem w połowie grudnia decyzję, że miesiąc styczeń, ewentualnie jeszcze luty funkcjonują w starym systemie, po prostu żeby nie zakłócać pracy jednostki. Natomiast no, najdalej pod koniec pierwszego kwartału będziemy wprowadzali zmiany organizacyjne. W założeniu karetki mają wyjeżdżać do ratowania ludzkiego życia, a nie leczenia. Karetka nie może być przechodnią na kółkach, mówi dyrektor pogotowia. Często się zdarza, że pacjenci wyzywają ją tylko po to, aby dowiozła kogoś na przykład do szpitala. Teraz za takie nieuzasadnione wezwanie pacjent może zapłacić 300 zł kary.